Cześć, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnych wydarzeniach u majstra na garażu. Za mną Volkswagen wyjeżdża, szczęśliwy klient, mam nadzieję. Nie no, ogarnięty, Volkswagen ogarnięty. Co tam było? Hamulce tył. Łożysko amortyzatora. Masakra, to jest tragedia jakaś. Same plasticzki takie, ale zrobione. I co tam jeszcze? Alternator. O, alternator zrobiony. Na szczęście tylko był regulator napięcia z tym szczotkotrzymaczem, co całe. Wymienione i działczy, bo nie ładował wariat. Już działa. A dzisiaj wierzę Becia. Mój X, bo już wam pokazuję, bo co. Na pewno każdy, kto ma X5, miał. Albo wcześniej czy później będzie miał taki problem. Czyli pojawiające się na desce, teraz pewnie franca zgaśnie. No, teraz pogasło. O co chodzi? Pojawiające się desce wraz z tym, z ABS-em i z tym od klocków, z tą kontrolką. Po przejechaniu kilku metrów, a zwłaszcza takim zerwaniem kołami, od razu się wywala DSC, wskakuje na pulpicie DSC Inactive, no i zaświeca się kontrolka od ABS-u. I teraz co? Teraz będziemy obalać mity, a może prawda? Nie wiem. Poczytałem, pogadałem, włączyłem zapłon. Światełka będą świecić zaraz. Poczytałem trochę, pogadałem. Prawdopodobnie jest elektryczny nastawnik walnięty. To znaczy nie walnięty, tylko tam w nim się psuje takie taki trybek, który oczywiście jest plastikowy, nie? Wiecie, o co chodzi. Plastikowy trybek. Jest to tutaj. Jak jest skrzynia i jest reduktor. Ten tutaj za skrzynią, nie? Tu jest reduktor, który przekazuje moment obrotowy na przód, na przedni dyfer. I teraz tak, tutaj go ładnie widać. Nie wziąłem latarki. To jest właśnie ten elektryczny silniczek, ten nastawnik nasz. I tam w środku są jakieś trybki, które są plastikowe. I one ponoć jak się spieprzą, no to właśnie tak świruje. Więc ja się biorę za wymontowanie go. Ponoć to długo czasu nie schodzi. Faktycznie są cztery śrubki na Torxa. Tu jest jakiś czujnik, więc trzeba też uważać. Tutaj chyba go wykręcę, bo tu jest na śrubce. Takiej małej też na Torxa, malutka. Więc spróbuję go wykręcić i to zdjąć i pokażę wam dalej, o co chodzi. Jedziemy. Sorry za syf u majstra na warsztacie, na stole, ale wczoraj były robione hamulce. Tutaj. I nie zdążyłem jeszcze posprzątać nawet. Wiecie, jak to jest. Fajnie by było tego nie rozwalić, więc delikatnie. Ponoć on tu jest w środku. To jest ten cały motorek. Ten trybek na zewnątrz później wam pokażę, jest w porządku. Coś tu jest w środku, nie teges. Zaraz zobaczymy co. Zwykle jedna nie puści. Nie, Boże. Słuchajcie, bez młotka. Bez młota to nie robota, tak? Okay, żeby się tam nic z niego nie wysypało, bo zlipa. Dobra. Ładnie puści. A, jeszcze kurde jedna śrubka, majster. Uszalał. Dobra.
co? Tu jest ślimak. Tu są szczotki, które muszą wejść aż tam. Wszystko jest w pyle. Tu jest łożysko. Jest ślimaczek. Czyli to musi wyleźć tędy. A wszyscy mówili, że tędy. Ja bym bardziej pewnie te szczotki obstawiał. Bo ich tu już dużo nie zostało, wam powiem. Wygląda w środku. Bo wam nie pokazywałem szczotki. No i tu silnik, nie? Wiadomo, jak silnik wygląda. Jest zębatka. Znaczy silnik, stojan. Wszystko w pyle. A to musi być tu, pod tym pewnie. Ten trybek jest w porządku. Dobra, widzę tamten. Tamten nie jest w porządku. Czy mi się wydaje? Nie, jest wyjechany. Kurde, jest zeszlifowany faktycznie. I teraz tak, mówią, żeby go przestawić o 180 stopni. Nie ma działać. Myślicie, że zadziała? Jest wyjechany. Nie wiem, czy jak przyświecę kamerą, będzie widać środek? Nie, nie będzie pewnie. Trzymaj rzecz to równo. Tam jest przeszlifowane, czyli chodzi o to, że po prostu jak wchodzi tutaj ten ślimak, tam jest tryb, o, to jakby tutaj wam pokażę, o. Tu, to z jednej strony, tu są ząbki, nie? Tutaj, to z jednej strony one są w środku wycięte przez ten ślimak. O to chodzi. I teraz mówią, że jak go przestawisz o 180 stopni, że będzie działać. Więc spróbujemy to przestawić. Nie chcę tego rozbierać, bo pasowałoby, żeby X dzisiaj jeździł. Spróbuję to przestawić tak, jak wszyscy mówią. A to... widziałem takie komplety naprawcze gdzieś, dlatego chciałem zobaczyć, jak to dokładnie wygląda w środku. No gdzie? No na portalu tym takim aukcyjnym, no, gdzie mogłem widzieć. Ale spróbuję zrobić tak, jak wszyscy piszą. Czyli powiedzmy, że to jest tu gdzieś, tu gdzieś. Tu sobie zaznaczymy zaraz czymsik. Czymsik, czyli tu, tu jest to zużycie, dwie kreski, a tu jest niezużycie. I teraz tak, 180 stopni go przekręcimy, czyli tak. I teraz próbujemy wjechać motorem z powrotem. Czekajcie, czy można to inaczej wsadzić? Widzę, że nie można, bo są wycięcia. Super, tylko trzeba uważać, żeby nie rozwalić łożyskiem szczotek. Tu będzie problematyka mała. A może i nie. Dobra. Przeszło. Teraz znowu. Raz, dwa, trzy. Tu są takie wycięcia, nie da rady tego inaczej złożyć. O, chociaż tyle. Dobra, jeszcze raz. Poszło.
szczoteczki wlazły. O co chodzi? Się ma nam tu zapiąć. Tu, tu, tu i tu. To by tym trzeba było pewnie obrócić. O. O. Dobra. Mamy równe 180 stopni. Czyli pozłoże było tak. To było na dole, a teraz jest u góry. No dobra, będziemy próbować. Skręcamy śrubeczki. Trochę w to nie wierzę, że on się aż tak nastawi. Ale próba nie strzelba. Tym bardziej, że faktycznie wykręcanie tego to jest 15 minut. Powinno to działczyć. Dobra, zakręcam śrubki. Wkładam to do środka. I wracam do Was. Zobaczymy, czy działa. Dobra, słuchajcie, sprawdzamy. Może nie wybuchnie, co? Pogasło. Spróbujmy ruszyć. Na razie działa. Działa. Desce. Działa. Jadę się przejechać kawałek, ale z kamerą to chyba nie wiem, czy to takie bezpieczne. Działa. Działczy. Ale zrobimy to jeszcze inaczej, tylko sobie nawrócę. Słuchajcie, mogę Wam powiedzieć, że to naprawdę działa. Zjechałem. Nie ma tu kurczę, gdzie... ale dobra, pokażę Wam z kamerą na podwórku nawet. O, może w ten sposób. Nawet przy takim ruszeniu na żwirze desce już zaczęło świecić, za chwilę wchodziły ABS. A teraz cichutko. W sensie, no jest ok. Wszystko działczy. Więc naprawdę mogę Wam powiedzieć, że ten patent działa i skoro, jeżeli ta zębatka chodzi tylko w zakresie 180 stopni, a może nawet niecałym 180 stopni, a tu jest najechane 300 tysięcy, czyli teoretycznie, jak ona wchodzi tylko w połowę swojego pełnego zakresu 360 stopni, to powinno działać przez następne 300 tysięcy. Teoretycznie. A jak będzie, to będę Was informował, co będzie się działo z tym dalej. Zobaczymy. Na razie hula, tak więc majster dzisiaj się z Wami żegna. Dobry patent. 15 minut roboty. Góra. 15. Tak naprawdę no, trzeba ten ślimak wyjąć, bo inaczej nie zobaczycie. Gdzie to jest dokładnie zaszlifowane, to raz. Teraz mi się jeszcze coś przypomniało, nie wystarczy na 300 tysięcy, bo szczotki pewnie szybciej się skończą, a podejrzewam, czegoś takiego już nie dokupimy. Chociaż będę szukał, może gdzieś w Stanach. Fajnie było, jakby to było, ale na pewno nie ma, no, na bank nie ma. Pewnie by trzeba było dorabiać szczotki. Ciekawe, czy by działało. Może by działało. Bo one się skończą, tam już ich dużo nie zostało. Ale na razie działczy, więc majster się z Wami żegna, do zobaczyska, trzymajcie się, cześć.